Lubię te kuchenki odezwijać, ich mamy troszeczkę większą. Mamy tutaj całkiem sporo tych wkładów, więc na jakiś czas wystarczy. Zresztą mam też ich w domu całkiem sporo. Plan jest taki, żeby zobaczyć, ponieważ ta moja kuchenka jest bitowa, ta mniejsza, taka trochę była niedorobiona. Ciężko chodzi ta kuchenka, to wszystko działa dobrze. Zastanawiałem się, czy to jest tylko moja sztuka, czy też w ogóle kuchenki SBT tak mają, więc pomyślałem, że jeżeli mamy możliwość, to sprawdźmy po prostu nie dokładnie taką samą, tylko większą. Jak widać, mój kubeczek tutaj trzeba dobrze wyważyć, bo jak jest troszeczkę za wąski, to ta kuchenka jest zdecydowanie przeznaczona na szersze naczynia, ale taki kubeczek jak teraz mamy też jest tutaj do postawienia. Dzień dobry. Wycieczka się udała oczywiście. Nie ma tu jak ciepły posiłek po zdobyciu pewnej góry. Liczyłem skrycie, że uda mi się to zrobić pomimo bólu kolana, ale szanse na to były niewielkie ze względu na pogodę. Problem sam się rozwiązał troszkę. To tam, gdzie pierwotnie mieliśmy być, zaczęło padać, więc uciekliśmy stamtąd. Żeby gdzieś było przyjemnie, więc po prostu dotarliśmy tu. A tu jest nieźle. I opłacało się przyjechać tutaj. Bezchmurne niebo, nie wiem czy to gdzieś... O, zobaczymy. Nieomal. Nie także zupełnie, ale jest mega fajnie. Ostatnio nabawiłem się kontuzji kolana. Ostatnio robiłem film. Coś poszło chyba nie tak. Zorientowałem się oczywiście dopiero na drugi dzień, ale wyłączyło mnie to chyba na tydzień ponad z jakiejś szczególnej aktywności. Kolano nadal nie do końca działa, ale plan jest taki, że wbijemy na pewną górkę. Mam straszną zajawkę na zdobycie jakiegoś szczytu z bolącym kolanem. To wszystko jest w głowie. Tak naprawdę. A propos plecaków. Jakiś czas temu na szlaku zrobiliśmy wtedy około 150 km po górach. Część czasu chodziłem z Baribalem. 35-litrowy plecak. Załadowany może do połowy, może do 2/3. On jest usztywniany, więc tak naprawdę nie widać, czy jest pełny, czy pusty. Nie idealny, ale bardzo wygodny, bardzo w porządku. Drugą część tych tras robiłem z Dustem od Direct Action. Plecakiem 20-litrowym. Dużo, tak. Zdecydowanie mniejszym, lżejszym, ale jakże dużo bardziej wygodnym. Pojawiło mi się pytanie, czy w większej skali, czyli właśnie tych okolic 30 litrów, taki plecak by się sprawdził, czy byłby równie wygodny jak taki niewielki. W związku z czym postanowiłem przetestować plecak od Direct Action 31 czy 2-litrowy jakoś, tak? Różnie podają. W każdym razie większy zdecydowanie, z dużym pasem biodrowym, czyli taki prawdziwy plecak do szwendania. Jest dość ciekawy. Swego czasu pojawiły się komentarze pod filmami o spodniach od Helicona. Pojawiały się komentarze, że to w porównaniu do Fjällräven jest dość lipne. Osobiście nie uważam, że bushcraftowe graty od Helicona są lipne.
przecież można im zarzucić jakieś braki, jeżeli chodzi o jakość i trwałość. Natomiast jako, że niespecjalnie pamiętam, jak to jest z fialrawianami, tym mitycznym materiałem G1000, postanowiłem, że po prostu wystarczy, że trzeba po prostu wziąć taką parę i sprawdzić, przetyrać, tak jak to robiłem z silikonowymi tekstyliami, przetyrać przez rok i zobaczyć. Ciekawostka jest taka, że jakby spojrzeć w skład, to G1000 to jest 60-40% bawełna i poliester, z tego co pamiętam, w bardzo podobnych proporcjach materiał jest użyty u Helikona. Skoro już mamy przerwę, to jest Ghost. To jest jako direct action. Wygląda dość ciekawie z tego względu, że jest to plecak, tak jak powiedziałem, albo i nie, 28-litrowa główna komora i chyba 3-litrowa mała, coś takiego, czyli pół. W każdym razie ciekawostka jest taka, że te dwie części w plecaku, ta duża i ta mała, są rozłączne. Tu mamy shockcordy spinane, to wszystko jest na takich taśmach, które możemy sobie odpiąć klamerkami, więc możemy używać niezależnie tego plecaka dużego i tego, tej doczepki tutaj. A do tej doczepki dostajemy osobno pasek, który możemy sobie odpiąć z plecaka i przypiąć tą doczepkę i nosić ją na ramieniu. Natomiast fajne jest to, że pomiędzy te dwie części plecaka możemy upchać całkiem sporo gratów. Plecak jak plecak, tak naprawdę konstrukcja jest taka sama mniej więcej jak w Daście, którego używam. Nie jest to plecak usztywniany, jest kordura 500. Mamy wielką komorę główną, w której mamy dodatkową kieszonkę z siatki. Tutaj z tyłu jest kieszonka na wkład hydracyjny, gdzie tutaj jest to wyprowadzone. Dwa zamki YK. Wygląda to nieźle. No i oczywiście cały z laserowo ciętymi molami, więc wygląda to nieźle. Bardzo podobają mi się te kieszonki. Kieszonki na butelki, gdy ich nie używamy, to się składają i są płaskie. Natomiast gdy chcemy wsadzić tu butelkę, to po prostu mamy taką możliwość. Mega to jest. W Daście też oczywiście tak jest. Natomiast ten plecak jest oczywiście dużo większy. Tu z tyłu mamy dodatkową kieszeń na laptopa, powiedzmy. No to jest tak naprawdę kieszeń na wkład hydracyjny. Na dole mamy bardzo ciekawy, dość cienki pas biodrowy, który się wyciąga i przy pomocy tych elementów i załączonych w zestawie szelek możemy sobie zrobić z tego pas taktyczny. Na czym mi specjalnie nie zależy, w każdym razie chciałbym kiedyś przetestować tenże pas, czy można zrobić przy pomocy tego pasa, który jest pokryty molami, cały, czy można przy pomocy tego pasa zrobić coś w rodzaju Foxtrota od Helikona, o którym było w tym filmie, bo całkiem ciekawa rzecz.
kupując jeden plecak, mamy tak naprawdę plecak i torbę rozdzielne. I oprócz tego mamy pas, z którego możemy coś jeszcze ewentualnie zrobić. To jest całkiem fajna koncepcja. Bardzo mi się podoba to. No i oczywiście mamy, tak jak to w Daście było, ten mega fajny panel tutaj, on dobrze oddycha. Bardzo mi się to, bardzo się to fajnie sprawdzało w Daście, więc myślę, że w tym może też się będzie sprawdzać. Chciałem to właśnie sprawdzić. No i szelki są takie cienkie, ale zdecydowanie szersze. Nie powiem, że było lekko, ale daję radę, robi się rzeźko. Wyszliśmy na górę. O, w mordę. Jesteśmy. No tu miało być metrów 752 chyba. 752 metry, tak. O, zdyszałem się. Strasznie mnie cieszy fakt, że udało mi się wleźć na tą górę. Męczyło mnie to trochę, że ja nie dam rady. Albo ja, albo góra. No i się udało. Kolano mnie nie boli. To jest dziwna rzecz, bo bolało mnie przez tydzień ostatni. W zasadzie cały czas. Siedząc, leżąc, chodząc, wszystko jedno. A teraz mnie nie boli. Czyli w sumie zostałem uzdrowiony przez tęże górę. Ale nie mówmy hop, bo jak wiadomo, łatwiej wejść pod górę niż z niej potem zejść. Proszę, jaki się udał nam dzisiaj spacer. Całkiem, muszę powiedzieć. Raz, że pogoda jest jaka jest, z tymi chmurami, natomiast grzmi? Może grzmi, może nie grzmi. W każdym razie spędziliśmy w samochodzie, uciekając przed deszczem i wiatrem i tak dalej. Jakieś, no pół dnia spędziliśmy realnie. Więc trochę nam zeszło, żeby znaleźć miejsce, w którym pogoda jest w miarę. Ale się udało. Trochę zimno jednak. Nie ubrałem się stosownie do pogody oczywiście. Bo jak przyjechaliśmy, to było tutaj słonecznie, było dość ciepło. Natomiast słońce zaszło i jest chłodnawo. Temperatura spadła w ciągu ostatnich paru godzin chyba o 5 stopni. Całkiem sporo. Jeżeli chodzi o spodnie, oczywiście trudno powiedzieć na start spodnie. No, są ok. Fajna jest kwestia z tymi kieszeniami, że są z przodu bardziej niż z tyłu. To jest pewien plus. Inna kwestia jest to guziki. To też mi się od razu rzuciło w oczy. No, zauważyłem pewną taką kwestię. W felikonowych spodniach, jeżeli chodzi o pilgrymy, mamy guziki kanadyjskie. Bardzo fajna opcja. Ja jednak osobiście ich przeważnie nie zapinam. Tutaj są kapsle, stare dobre kapsle. Co jest lepsze? Oczywiście, że guziki, bo guziki się nie, tamte się nie rozepną. Tutaj możemy zahaczyć o jakąś gałąź i nam się to odepnie. Jednak tutaj zapinam te kapsle, guzików nie zapinałem. Plecak jak na razie całkiem spoko, ale trudno jeszcze jednoznacznie ocenić. No, pierwszy raz go wziąłem teraz na jakąś trasę. Jest okej, wszystko mi się zmieściło, więc jak na razie bardzo, bardzo fajnie. Przyjrzymy się mu oczywiście, będzie na to czas. Dzisiaj tak bardzo z grubsza, korzystając z chwili w miarę sensownej pogody. Wystartowaliśmy sobie właśnie tutaj, żeby się poszwędać. A szwędanie udało nam się całkiem nieźle.
No, także trip nam się udał dzisiaj. Przeważnie nam się udaje. Przeważnie filmy, które są publikowane, to są tripy, które się udały, bo te, które się nie udały, nikt nigdy nie widział później. W każdym razie ten się udał, także wracamy powoli do bazy. Cześć! Aha, tutaj z tym pasem biodrowym jest podobny patent, jeżeli chodzi o zapinanie, jak w Baribalu, także będę musiał jakoś z tym żyć. Nie jest to najfajniejsze, ale nie jest nieużywalne.